No i witam wszystkich na kanale Technikusa. Dzisiaj będzie tytuł odcinka Kto nie ma miedzi, ten na dupie siedzi. Będziemy sobie rozbierać stojan silnika miedziany. No i parę cewek odchylających z telewizora. Nie wiem, kurde, czy to tutaj zmieszczę. Jest ich 6 tych cewek. Będzie grube wydobycie miedzi dzisiaj. No i jest tego 6,3 kg materiału. Ja najpierw się pobawię z tym stojanem oto. No i czystą miedziuchę będziemy wstawiali do tego oto wiaderka. No i potem na koniec sobie pod was zważymy i podliczymy zarobek. To jest półwłoka aluminiowa. Najpierw idę walczyć to z tym silnikiem i wydostać miedź. Tak, pierwsza sprawa. Stojan wyciągnięty. Ogolony tutaj z tej miedziochy. Wystarczyło po prostu postukać tu po tym boku, no i wszystko wyleciało. Pierwsza miedziocha jest wydobyta. Tak, teraz te cewki odchylające. Nie pokazywałem, bo tam możecie zobaczyć na moim kanale techniki rozbierania silników czy też stojanów. Tam też wszystko dokładnie opisane i pokazane. No i teraz te cewki odchylające. W tym czuję, że też będzie pieniądz. Tak. I zobaczymy, ile tego pieniądza w tym będzie. Wszystkim po dokładnym zdemontowaniu. No i wyczyszczeniu tej miedziochy. To jest peryt. Teraz chyba postukamy trochę młotkiem. Trochę tutaj postukamy. Tutaj jest już też czysta miedź. To tutaj wypadło z tego. To jakaś cewka wokół tego też jest widziana. No o, jaka piękna miedziunia. No no, to mi się podoba. Tak. Miedź, cyk tam do baniaka. No i tutaj coś kolejnego. Cewka, cewka. To w sumie, nie? No co jest? Trzymie, trzymie. Gałgan. Ale damy radę, na pewno. No co jest? Chyba większy młot będzie trzeba zabrać. Ale nie. Puściło coś tam. Coś tam puściło. Takie cewki jeszcze nigdy nie rozbierałem. Przyznam się. Jeszcze coś takiego nigdy nie rozbierałem. Tak, tu jest już też czysta miedziucha. Proszę Państwa. Kolejna miedziucha czysta. No, to mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Taka robota. O. Czysta miedź, te papierki to mnie szkodzą. Na skupie nigdy nic nie mówili. Biorę jako miedź mix. Tak. Jedna cewka wykatrupiona. Bardzo fajna ta cewka, się mi podobała, kurde. No i kolejna podobna cewka. I kurde, pykło to tam do tej miedzi. I jedziemy z tematy. Feryt. Rozbieramy. Tak. To też jest miedziucha już czysta. Tam kolega wysłał w paczce z cewkami. No. Stuk, pług i gotowy, nie? Czysta miedziucha, popatrzcie na to. To jest czysta przyjemność coś takiego rozbierać. No popatrzcie sami, kurde, takie miedziocha, fajne.
Łatwa do zdobycia z tych cewek odchylających, nie? Tutaj mamy trochę inne te cewki odchylające, ale też są podobne. Tutaj jest jakaś kurde cewka ciekawa. Nie wiem, czy to się uda. A, udało się. Tak. Miedziocha musi być wydostanięta, tak? To jeszcze kawałek. Cyk tam do miedziochy. Cyk tam z tym. No i tu jest jeszcze też miedziocha z tej jednej cewki. No te papierki zostawię, to nie przeszkadza nikomu na skupie, już jest tyle miedzi. No proszę Państwa, dwie cewki rozebrane i już jest sporo miedzi. Tutaj kolejna cewka, to jest już chyba moja cewka odchylająca. No i znowu to samo. Trochę tam poszkodzimy tym młotkiem. Pojeździmy młotkiem, pomasujemy. Wydołujemy sobie, o. Popatrzcie na to. Kolejna fajna miedziocha. Cyk tam do baniaka z tym. To jest czysta przyjemność takie cewki rozbierać, powiem Wam. Super sprawa. Tak. Jeszcze tutaj jakieś plastiki. To jest zalane w czymś czy co? A, jakiś klej, kurde. Jakiś klej, czy co to jest? Kurde. Nie wiem, czy jakaś blacha to. No sam nie wiem, teraz spuściło. I teraz trzeba jakoś poobcinać te feryty z tego. Ja sobie to chyba zrobię za chwilę. Czy teraz taką grubszą robotę zrobię z tymi cewkami. I za chwilę będziemy jeszcze dołować ten miedź tych ferytów. No widzicie, to jakiś kawałek stali. Stal dzisiaj nie będziemy ważyć, będziemy sobie ważyli tylko miedziochę. Bo nas interesuje, ile właśnie z tych 6 cewek będzie tej miedzi. Tutaj jest kolejna ta fajna cewka. Tak. Jest prawa. Proszę Państwa. Taka praca, to mi się podoba. Cewki z telewizorów, to jest fajna sprawa. Nie wiem, czy te ferety skupują. O kurwa, tam gdzieś odleciało. No popatrzcie sami. Miedziunia sama prosi o to, by skoczyć tam do tego wiaderka, honey. Na tym boku. No, popatrzcie, kolejna miedziucha. Tu kolejna miedziucha. Już się prosi. Już się prosi, by kurde tam do tego wiaderka wpadła. No i cyk. Cyk tam z nią. No i jeszcze tutaj to coś odleciało. Tutaj ta miedziucha. Cyk. Tak, kolejna cewka już. Czwarta rozdemontowana. Tutaj jeszcze z tego sobie nie. Będę wszystko odrabiał. Moja piąta cewkunia. Tak, czuję, że może być nawet kilo i pół miedzi dzisiejszego wydobycia. Coś by było bardzo fajne. Bo to taka szybka robota. Idzie to bardzo fajnie. Sami widzicie, jak to szybko idzie, nie? Samo to po prostu wyłazi. Jedna miedź, kolejna miedź. No i kolejna miedź. Jest sprawa, proszę Państwa, jest moc. Takie miedziane skarby. To mi się podobają. Cewki miedziane. Straszna fajna sprawa. Tak, kolejna miedź. Jeszcze ostatnia cewka. Tak. No i tak.
jeszcze śrubokrętem trochę połamiemy. Tak. Jest to bardzo fajna robota, bo to całkiem szybko idzie. Tutaj tylko te ferety z tą miedzią jeszcze. Kawałek żelaza, to dzisiaj ważyć nie będziemy. No i cyk. Cyk tam młotkiem. Pomotkujemy. Ciężko to idzie. No i jest. Kolejna miedź. Kolejna miedzucha wpada do wiaderka. No i tutaj też. Już jest miedziunia. To się śmieje, kurde. Śmieje i normalnie się błyszczy na mnie, nie? Tutaj są jeszcze parę drucików. Sobie ogolimy. Tak. Cyk tam z tym. Cyk do plastików. Ja jeszcze teraz muszę sobie inne nożyce zabrać trochę, by wydostać jeszcze z tych ferietów tą miedziunię. Więc idę po nożyce, na chwilę pauska. No i teraz po prostu ja to obcinam z jednej strony i wydostaję tę miedź właśnie z tego ferytu. Tu kurde jakiś klej czy co siedzi w tym. Na skupach to zazwyczaj zabierają z tym. Nie ma z tym problemu. Nawet jak trochę jest pobrudzone, to nie przeszkadza im. Tak. Kolejna miedź. No co jest? Jak to tu trzymie na tym dole. O, no proszę Państwa, jakoś kurde zalisowane to jest to. Trzymie i trzymie Gałgan. Pozdrawiamy Gałgana. No to kurde mówię Gałgan, no to jak na sprzęty tak mówię. Tutaj jest kurde jeszcze parę gramów miedzi, ale to kurde nie idzie wydobywać. Więc obcinamy tutaj do maniaka reszty. Tak, z tego jednego Gałgana. Tak. No i właśnie kontynuujemy teraz obieranie miedzi z tych ferytów, czy jak się to nazywa. Tutaj to zielone to jest też miedź, widzicie po kolorze. Jest kolor miedzianny, więc nie ma z tym absolutnego problemu na skupie. Przejadą pilnikiem i jest gotowy. Tak. I jeszcze skubiemy tę miedź jak kurde porzeczki. No i teraz jeszcze lekka poprawa śrubokrętem. No i odginamy. O, ferromagnet się rozleciał. Odginamy to wszystko. No i wędruje to do baniaka z miedzią. Tam do tego, czym już jest taka kupa tej miedzi. Chociaż zielone, ale jest to miedź. Zielony, ale jest to miedziany. No nie będę wam tu przedłużał. Jak to chyba, albo pobawimy się jeszcze. Niech się pomęczycie. Niech się poczekacie na wynik tej miedzi. Ile z tego będzie, kurde. Bo też sam jestem bardzo ciekawy, ile tego wyjdzie. Jak to poobcinamy, mam takie nożyce do drzewek, nie? Ale idzie to jako tako z tym. Taki system sobie wymyśliłem. No i idzie to całkiem szybko. Kolor miedziany. Widzicie sami. Jest to miedź, nie trzeba się bać, tylko to jest pofarbowane trochę.
Tak, kolejna miedź. Zakręcamy, zakręta sa. I cyk z tym do wiaderka. Tak. Kolejny ferromagnes. Tylko fery albo tak się nazywa. Ja to właśnie takim stylem dołuję. Nie pierdolę się z tym. No bo to szkoda czasu tam kurde rozbijać ten ferryt. I czas to pieniądz, wiecie jak jest. No, kolejna miedziówka wpada tutaj. No, tutaj jest. Tutaj jest znowu ten sam proces. Tak, jest prawa. Trzeba uważać, żeby się nie pociąć. Nożyce bardzo ostre. Tak. Kurde, już się też wam troszkę czasami zdarzyło, jak nagrywaliście filmy. Tak włączyliście kurde pauzę i nagrywaliście i potem gówno z tego. Zdarzyło wam się to? Ja muszę uważać na to, bo czasami taka sprawa jest, że kurde włączę pauzę, no i potem gówno z filmu, nie? A to tu jest, to trzyma właśnie. Trzyma, ale wyrwiemy to. Tak. Kawałki miedzi są. Kolejne fajne. Tutaj to tu muszę sobie po prostu tak wyciągnąć. Się sypie miedź. Gdzie indziej. No. Tak. No i ostatni ten. Ferryt. Ostatni ferryt. No i za chwileczkę będzie ważenie miedziówki. Zobaczcie jaka sprawa, kurde, samo to idzie. Cyk tam śrubokrętem. Przejedziemy. Tak to tu bierzemy. No i co? Wyciągamy miedziówkę. I skręcamy. No. Kurde, całe wiaderko zapełnione. Tu jeszcze na ziemi trochę kawałków miedzi. Się... Kurde, to tam... Jakoś wiecie jak jest, jakaś taka demolka jak jest, to... Czasami kawałki miedzi wylatują na ziemię. No i co? Idziemy sobie ważyć te... tę miedź. Mam nadzieję, że to kurde wszystko zmieści. Coś się sypie obok. No ile tam zarobiliśmy dzisiaj? Dzisiaj. Z tego wszystkiego. To jest ten... To jest ten stojan. Wszystko się to sypie na ziemię. Nie chcę to tam trzymać. O Jezus Maria. 2 kilogramy, 170 gramów, proszę Państwa, miedziochy. No to muszę po prostu przybliżyć. Sam nie wierzę, proszę Państwa. Zarobek miedziocha po 33 zł. 71 zł zarobiliśmy dzisiejszym dniem, kurde. 20 minut filmika, a zarobek... Perfekcyjny. Pierwsza klasa, proszę Państwa. Jeszcze tak można lepiej widać. O. Już się to tu kurde zwala na ziemię. 2 kilo 170 gramów miedzi i 71 zł zarobione, ponieważ cena miedzi za 30 zł. 33 zł za kilogram. Nie wiem kurde, czy to tutaj dzisiaj zmieszczę. Mam nadzieję, że tak, do tego bania. No. Chyba będę musiał nowy baniak, kurde, sobie załatwić.
ale mam jeszcze parę tych baniaków. W przypadku, kurde, takiej ilości miedzi. Jeszcze sobie zważymy tak na szybko ten stojan tylko, ile on ważył. Z ciekawości. Stojan z silnika on ważył 680 gramów, no proszę pana, proszę bardzo. To było jeszcze z takiego ręcznego, z takiej ręcznej postawy miksera kuchennego. Więc dziękuję oczywiście wszystkim, że patrzycie. Oczywiście ja muszę sobie nowy baniak skołować, ponieważ już się mi to tu nie mieści. Dziękuję oczywiście za obejrzenie, jeżeli się takie wydobycie podobało. Kto nie ma miedzi, ten na dupie siedzi. Właśnie to jest oto dowód. Ha! Zarobione. Gotowe. 72 zł dzisiaj wpadło, czy ile. Cześć!